Sadzenie. Ważne jest, aby gęstość sadzenia wikliny była odpowiednia, gdyż zbytnie ubicie powoduje narastanie chwastów oraz zdecydowanie niższe plony. Dlatego też zalecane jest zakładanie plantacji o wąskiej więźbie. Najkorzystniejsze okazuje się wysadzanie 220 tysięcy rzezów na hektar dla odmian przeznaczonych do produkcji prętów jednorocznych. Oczywiście przy dobrej pielęgnacji chemiczno-mechanicznej oraz 125 tysiącach na hektar dla gatunków przeznaczonych na użytkowanie trzyletnie. Ponadto nie zaleca się sadzenia poniżej powierzchni gleby, z kolei przy pielęgnacji ręcznej lub mechanicznej należy pamiętać, aby wierzchołek sadzonki wystawał 2 cm nad powierzchnią gleby.